jaki sposób gmina chce pomóc pogorzelcom? Na dzień dzisiejszy nasze służby komunalne z firmami z terenu gminy chcemy zabezpieczyć całe pokrycie tutaj, znaczy konstrukcję dachową, bo tyle praktycznie co zostało. Chcemy do taką kalenicę stworzyć, aby można było te folie zamontować, zaciągnąć na tyle, żeby można było przez ten okres 2-3 dni zabezpieczyć cały ten budynek, bo jutro idą śniegi, deszcze i tutaj będziemy się starali jak najszybciej to, powiedzmy, ten temat zamknąć, aczkolwiek pani kierownik opieki społecznej też już rozeznaje temat pod kątem takiej pomocy doraźnej i też wyjdziemy z tą panią w kontakt. Rodzina deklarowała się, żeby zabrać tą panią do siebie, a więc to jest może ten najistotniejszy aspekt załatwiony, a więc jutro ciąg dalszy, zobaczymy ile jeszcze można, cokolwiek można tutaj zrobić, aby już większych strat nie ponieść, bo tak jak mówię, deszcze idą i jeszcze to co mamy pozostałe, to jeszcze może mogłoby być uszkodzone. Dzień dobry, jestem siostrą, tutaj co się stało wydarzenie, Agnieszka Starok, i bardzo byśmy apelowali, żeby pomóc w tym czymkolwiek, bo wszystko spłonęło, meble, ciuchy, wszystko, po prostu nie mają kompletnie nic. Teraz jakśmy weszli do domu, nie ma nic, żebyśmy mogły coś stamtąd wynieść, nie ma kompletnie niczego.